Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Blaze i witam was w tej oto pięknej grze, jaką jest Viva Piñata, która jest u mnie dosyć często grywana na kanale, nawet mógłbym powiedzieć, że właśnie z tej gry mam najwięcej odcinków. Postanowiłem przyszykować pewną seryjkę, w której będę przedstawiał po paręnaście ciekawostek, może takich trików, które po prostu sam znalazłem grając w tą grę, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do dalszej części filmików. Niektórzy z was mogą znać te ciekawostki, ale tak czy inaczej polecam obejrzeć ten filmik, może dowiecie się czegoś nowego. Jak wiecie, zgorzchnialce lubią przeszkadzać nam dosyć w naszym ogrodzie, ale to da się załatwić, wystarczy je dosyć dobrze oswoić i gdy one są już oswojone, to potrafią nam pomagać także w naszym ogrodzie i jest to dosyć bardzo fajny proficik, bo na przykład taka piniata jak Mallow Wolf potrafi odstraszać chuliganów, Crocodile potrafi swoimi łzami podlać jakąkolwiek roślinę, a na przykład Crawla potrafi odstraszyć Dastardosa. Jest też wiele innych zgorzchnialców, które mają swoje specjalne właściwości. Możecie je oczywiście sami odkryć. Polecam. Jeżeli staniemy w rogu ogrodu, możemy zobaczyć tam daleko na skalę takiego jakby pieska i kurczaka. Ma to symbolizować skałę w południowej Dakocie, na której znajdują się twarze prezydentów. Niestety nie wiem, co ten kurczaczek i piesek symbolizuje, także jeżeli wiecie, to zapraszam do sekcji komentarzy i możecie mi napisać. Jeżeli spotykamy na naszej drodze chuligana, to mamy parę sposobów, żeby się go pozbyć. Jedną z nich jest uderzenie go łopatą, drugie jest zapłacenie mu jakiejś ostrożnej ilości pieniędzy. Najbardziej polecałbym około 75 monet, wtedy praktycznie każdy chuligan zgadza się odejść z naszego ogrodu. Albo zakupić u Ivora Cordela z Kapitana. Jest w sumie dosyć troszkę wart, ale myślę, że jeżeli chcecie się pozbyć na zawsze chuliganów z ogrodu, to jest to bardzo dobry item dla was. Chunicorn jako jedna z legendarnych piniat posiada dosyć spore umiejętności. Jest to dosyć fajna umiejętność, którą można wykorzystać w ciekawy sposób, bo na przykład jeżeli mamy chorą piniatę, to po prostu możemy ją w łatwy sposób uleczyć, nakierowując Chunicorna na właśnie tego bidaka, nie? Ej, ale nie idź tam, hipopotam! Myślę, że wielu ciekawi, jak wygląda cała ta Viva Piñatowa wyspa, nie? Mnie też to na przykład ciekawi, bo jak dotąd pokazywano nam tylko nasz ogród i jakby całe otoczenie wokół niego, ale okazuje się, że plany całej wyspy możemy zobaczyć tuż w pierwszych krokach naszej rozgrywki. Otóż Giardiniero daje nam książkę, w której w pierwszym rozdziale możemy znaleźć już mapę naszej wyspy. Słuchajcie, jest to dosyć bardzo ciekawy temat, dlatego będę chciał zrobić o tym osobny odcinek, o całej mapie i lokalizacji tej wyspy, dlatego wyczekujcie go już niedługo. To by było chyba na tyle, ja się z wami żegnam i cześć! Myślę, że możecie też strzelić lajka, gdyż w sumie sporo poświęciłem na tą robotę. Jeszcze nigdy nad czymś tyle nie siedziałem, jeżeli chodzi o projekt na mój kanał. Także jeżeli wam się podoba ten format, to możecie strzelić to, no i też suba. Także cześć! Chunicorn jest to jedna z piniat, które najbardziej zdobyć... Kurwa, no nie umiem się wysławić. Chunicorn jest to jedna z piniat, które po prostu najłatwiej... Nie. Chunicorn to jest jedna z piniat, które najtrudniej zdobyć, bo trzeba na przykład wiedzieć takie coś, że żeby ona się zainteresowała naszym ogrodem, trzeba mieć siódmy poziom...